Halo, dzień dobry. Dzisiaj trochę o formieniu pokrzywy. Sama pokrzywa ma to do siebie, że nie rośnie podczas innych pół roku niż wilgotna i jest porozrzucana po całej dżungli. Przez to, że jest bardzo cennym surowcem, bo zwalcza chorobę tropikalną w sposób szybki i przyjemny, musimy zbudować farmy. Najlepiej, żeby znajdowała się taka farma w dżungli, gdzie pokrzywa rośnie o wiele szybciej. Musi mieć ona również natryski. Aby to zrobić, musimy zbudować spryskiwacz z jednego niebieskiego klejnotu, 2 sztuk żelaza i 6 sztuk lodu. Sam spryskiwacz musi mieć doprowadzoną wodę, więc uprawa musi stać w pobliżu jeziorka. Po postawieniu spryskiwacza sadzicie wokół zebraną pokrzywę. Ma on jednak bardzo mały zasięg, więc warto zadbać, żeby wszystko było bardzo blisko siebie. Sama pokrzywa dojrzewa na co dzień, jednak musi znajdować się pod stałym natryskiem. Co ciekawe, kiedy skończy się paliwo i maszyna się wyłączy, będziecie mogli ją włączyć z powrotem i wtedy będzie pracować bez zużycia zasobów. Jednak jest to pewnie bug, który niedługo zostanie naprawiony. Jeżeli sama pokrzywa nie będzie miała natysku, po prostu uschnie i wtedy nie będzie dawać owoców. Więc to tyle, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia, cześć!